Szczęść Boże, kochani! Jak się macie? Mam nadzieję, że oglądacie ten odcinek w jakimś dobrym momencie dnia i chcecie teraz wejść w głębiej Słowo Boże. Niech to Słowo Boże nas poprowadzi. Zachęcam, kto jeszcze tego nie zrobił, aby zasubskrybować ten kanał i na bieżąco być z informacjami, konferencjami, kolejnymi rozważaniami Słowa Bożego. A teraz przejdźmy do dzisiejszej Ewangelii. Jest to fragment z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 5, wersety od 17 do 30. Jezus im odpowiedział: Mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Z tego powodu Judejczycy jeszcze bardziej dążyli do tego, aby go zabić, bo nie tylko łamał szabat, lecz nadto swoim Ojcem nazywał Boga, czyniąc siebie równym Bogu. Wtedy Jezus powiedział im: O tak, mówię wam, nie może Syn czynić niczego sam z siebie, jeżeli nie widzi, że Ojciec to czyni. Bo co On czyni, jednakowo Syn to czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i wszystko Mu pokazuje, co sam czyni. I jeszcze większe od tych dzieła Mu pokaże, abyście mogli je podziwiać. Bo jak Ojciec wskrzesza zmarłych i daje życie, tak i Syn, komu chce, daje życie. Ojciec nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, jak cześć oddają Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. O tak, zapewniam was, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz przeszedł ze śmierci do życia. O tak, oświadczam wam, zbliża się czas i już nastał, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, żyć będą. Bo jak Ojciec ma życie w sobie, tak również Synowi dał życie, aby miał w sobie. Dał mu również władzę sprawowania sądu, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, bo zbliża się czas, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, którzy dobro czynili, na zmartwychwstanie życia, a którzy zło czynili, na zmartwychwstanie sądu. Ja sam z siebie nie mogę czynić niczego. Jak słyszę, sądzę, a mój sąd jest sprawiedliwy, bo nie szukam swojej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Faryzeusze, uczeni w piśmie, Sanhedryn, mają ogromny problem z Jezusem. Bo On, przychodząc i głosząc swoje nauki, no w jakiś sposób zaprzecza pewnym zwyczajom, pewnym pojęciom o Panu Bogu. Pan Bóg od zawsze był tym, który jest inny, a przez to ma ogromny dystans do człowieka. Przez to, że Bóg jest Bogiem, tak naprawdę świadczy to o tym, że po prostu Bóg jest kimś, który jest zupełnie poza człowiekiem i który działa z ogromnym dystansem. Że pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest po prostu ogromna przepaść. Jezus, który przychodzi, no sprawia problem faryzeuszom, ponieważ On nagle ten dystans całkowicie zmniejsza i pokazuje, że relacja z Bogiem to relacja bardzo intymna, relacja bardzo bliska. Relacja, w której człowiek naprawdę ma być bardzo blisko swojego Pana, tak jak Jan, który spoczywa na piersi Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy. I wiecie, no chrześcijaństwo wprowadza bardzo mocno, jakby bardzo mocno niweluje ten dystans, ale kiedy patrzy się obecnie na ludzi, na ich mentalność, na ich postępowanie, to wychodzi na to, że pomimo tego, że chrześcijaństwo samo w sobie ten dystans zniwelowało i pokazało Boga, który jest przyjacielem, Boga, który jest bardzo blisko, który jest Emmanuelem, to my w naszej mentalności cały czas tym dystansem żyjemy. On ciągle jest w nas obecny. Często nie jesteśmy w stanie pogodzić się z tym, że Bóg jest Bogiem bliskim, że Bóg naprawdę działa bardzo intymnie, że Bóg chce szanować naszą wolę, że Bóg chce nas uzdrawiać, że Bóg chce spełniać nasze marzenia. No bo po co On powinien to robić? Powinien skupić się na tych rzeczach najważniejszych. Widać to po prostu w naszej codzienności, na przykład w naszej modlitwie. Widać to, kiedy boimy się w trudnych sprawach wołać do Boga bezpośrednio. Na przykład, gdy ktoś ma ważną intencję, no bardziej prosi księdza o modlitwę. Dlaczego? Bo wydaje mu się, że jego Bóg nie wysłucha, że ta modlitwa jest zbyt wielkiej wagi, ta prośba.
więc pewnie kogoś, kto jest bliżej Boga, Bóg bardziej wysłucha. Widać to, kiedy na przykład chcemy o coś prosić Pana Boga i boimy się zawołać bezpośrednio, a prosimy wstawienników albo takich pośredników, prawda, że na przykład prosimy Maryję, żeby wstawiła się za nami do Jezusa. I zarówno prośba kapłana o modlitwę, jak prośba Maryi, świętych czy innych członków naszych wspólnot sama w sobie jest bardzo dobra i nie ma w tym nic złego, to bardziej chodzi mi o pewną przyczynę, dlaczego proszę. Bo to, że proszę Maryję, świętych, księdza o modlitwę, jest bardzo dobre. Ale z jakiej przyczyny proszę? Bo jeśli przyczyną jest to, że ja w mojej mentalności mam zakodowane, że mnie Bóg bezpośrednio nie wysłucha, że Bóg nawet nie usłyszy tej modlitwy, że ona do kogoś nie dojdzie, tak jak na przykład, nie wiem, piszemy do jakichś takich sławnych ludzi, nie wiem, piszemy gdzieś tam prywatnie do Zielińskiego, do kogoś, do kardynała Rysia i tak czujemy, pewnie nie odpisze, bo takie modlitwy, tam takie prośby są przez nich nawet za bardzo nieprzeglądane, pewnie oni tak nie odpisują byle komu. Tak myślimy, że tak jest z Panem Bogiem, prawda? Że no nie, no takiego człowieczka to on po prostu nie wysłucha. Jeśli to jest przyczyna, czyli jeśli proszę innych o to, żeby się za mnie wstawiali, dlatego że ja myślę, że Bóg mnie nie wysłucha, to mam bardzo niewłaściwą motywację. I to wstawiennictwo jest tak naprawdę bardzo słabe. W tym sensie, że po prostu jakby ja nie rozumiem, o co chodzi w relacji z Panem Bogiem. A relacja z Bogiem to zażyłość. To ogromna bliskość. Bóg nas do niej dzisiaj zaprasza. Skoro mamy naśladować Jezusa, no to mamy go naśladować w tym, co dzisiaj do nas mówi. Jezus twierdzi, że ma bardzo wyjątkową i bliską relację z Ojcem, podkreślając, że tak naprawdę czyni tylko to, do czego zaprasza go Ojciec. Nie robi nic sam z siebie, nie wymyśla nic. Jest w takiej bliskości, rozmowie, dialogu z Ojcem, że wszystko ustalają, że szanują się wzajemnie. Zobaczcie, jakie to jest niezwykłe. To stanowi dla nas niezwykłe wyzwanie, ale jest to piękna droga, do której jesteśmy zaproszeni. Czy twoja relacja z Bogiem to relacja zażyła syna, córki do ojca? Czy to jest relacja ogromnej intymności i zażyłości, takiej wielkiej bliskości? Zobaczcie, Jezus podkreśla, ciągle tam pada słowo syn, ojciec, więc relacja z Bogiem jest jak relacja więzów krwi, że to jest relacja najbliższa. Ojciec po prostu zrodził syna, prawda? Więc mamy taką ogromną bliskość i to jest nasza relacja z Panem Bogiem. Jeśli twoja relacja z Bogiem to jest relacja niewolnika do Pana, niewolnika, sługi do Króla, a często padają takie hasła w naszych modlitwach, w naszym takim uniżeniu, w naszych wsłuchanych kazaniach, że jesteśmy takim niewolnikiem, że jesteśmy takim sługą. Wiemy, co się za tym trochę kryje oczywiście i to są też dobre hasła, tak? Że no Bóg jest naszym królem, Bóg jest naszym Panem, w jakiś sposób jesteśmy Jego sługami, ale żebyśmy uważali, żeby przypadkiem nie przełożyło się negatywnie to na taką naszą codzienność, na nasze poruszanie się w Bogu, naszą mentalność, że skoro jestem sługą, to mam tylko wykonywać sucho polecenia, nie mam nic do gadania przed Bogiem. Skoro jestem niewolnikiem, to tylko wykonuję swoją robotę, nic nie ma ode mnie własnej inicjatywy, nie robię niczego z własnej woli, nie przekazuję tak naprawdę takiej bliskości relacji z Panem Bogiem. Jaką relację z Bogiem masz, taką będziesz przekazywał? Ostatnio, dziękuję Wam bardzo za modlitwę, bo ostatnio jest sporo rekolekcji wielkopostnych, więc akurat teraz niedawno wróciłem z rekolekcji dla młodzieży w Kielcach. W katedrze było zebranych wiele różnych szkół i tam głosiłem rekolekcję. To był naprawdę piękny czas. Dostałem potem różne wiadomości od uczniów, którzy dziękowali za spowiedź po wielu latach, którzy byli bardzo poruszeni słowem. Ale taką jedną rzeczą, którą chciałbym się z Wami podzielić, to to, że na koniec rekolekcji, już po takich oficjalnych, powiedzmy, podziękowaniach, tak jak zwykle to bywa, przyszła pewna grupa uczniów do zakrystii i chciała podziękować za te rekolekcje. I z ich ust padło takie zdanie. Proszę księdza, bardzo księdzu dziękujemy, bo ksiądz mówił o Jezusie, jakby to był księdza starszy brat. Wiecie, bardzo mnie to ujęło. To było takie naprawdę piękne i mówię, wow, panie, dziękuję ci za to, że mogłem na tyle poddać się Twojemu duchowi, że jakby oni tak to odczuli, że po prostu, że czuć było w tym głoszeniu zażyłość, bliskość,
że stawałem niejako taki akwizytor dobrej nowiny, tak, że muszę coś sprzedać, jestem tu przedstawicielem, tak, kościoła, muszę wam sprzedać ważne niby treści, ale jako syn, jako brat, to było dla mnie takie naprawdę niezwykłe. Nie usłyszałem jeszcze takich słów, że mówił ksiądz o Jezusie, jakby to był księdza starszy brat. To było piękne. Ale właśnie, wiecie, to trochę o to chodzi, to jest nasz kierunek, prawda, że wchodzę w taką zażyłość z Ojcem, że po prostu Jezus jest moim starszym bratem. Że tak żyję z Bogiem, że potem, kiedy o Nim mówię, to widać, że my jesteśmy bliską rodziną, że łączą nas naprawdę głębokie więzy. Ale to zawsze będzie owocem naszej modlitwy, naszego spotkania z tym Bogiem, naszej znajomości Słowa Bożego. To się nie weźmie, po prostu nie weźmie znikąd. Zobaczcie, dlaczego Jezus doświadcza takiego zwycięstwa w Ewangeliach? Dlaczego Jezus czyni tyle wielkich rzeczy? Dzięki temu, że ciągle pełni wolę Ojca. I w tej Ewangelii pada to co chwilę. Pełnię wolę Ojca, robię to, co Ojciec mi każe. Niczego nie robię sam z siebie. Zobacz, gdy realizujesz swoje pomysły, nawet gdy się modlisz, nawet gdy wydaje ci się, że jesteś blisko Boga, nawet gdy wydaje ci się, że no przecież się formujesz we wspólnocie, wszystko jest okej. Gdy realizujesz swoje pomysły, gdy realnie nie słuchasz głosu Pana Boga, zawsze będziemy po prostu odnosić porażkę. Nawet gdy robimy dobre rzeczy, ale jeśli te rzeczy nie będą zgodne z wolą Ojca, nie dziwmy się, że możemy w nich odnieść porażkę. Zobaczmy choćby na historię Saula ze Starego Testamentu, kiedy poszedł na wojnę z Amalekitami i Pan Bóg kazał Saulowi zniszczyć wszystko, wyrżnąć za przeproszeniem po prostu wszystkich, nie brać żadnych chłupów. A Saul wraz ze swoim wojskiem zlitował się nad Amalekitami. Nie zabił kobiet, dzieci, wziął ich w niewolę, wziął sobie łupy. Można powiedzieć, no wow, no piękna sytuacja, jaki Saul jest dobry. Przez to Saul przestaje być królem, bo sprzeciwił się woli Bożej. Oczywiście, jakby ta historia jest jakąś tam parabolą, wyolbrzymia pewne rzeczy, ale ona nam pokazuje, że to, że będziesz chciał robić nawet dobre rzeczy, ale bez uzgodnienia tego z Ojcem, wcale nie musi przynieść pięknych owoców. Bo może się okazać, może nie musi, że to nie będzie wola Ojca. A czasem naprawdę wystarczy wsłuchać się w głos Boga, znajdować sobie czas na adorację, na słuchanie tego głosu i Bóg szybko będzie przychodził i pokazywał, tą drogą idź, tą nie, to rób, tego nie rób. Miejmy taką zażyłość z Ojcem, jak Jezus ją miał. Oczywiście, taką pewnie nam będzie mieć ciężko przez naszą grzeszność i słabość, ale dążmy do tego, idźmy za tym, niech wzorem będzie dla nas Jezus. Troszcz się o swoją zażyłość z Ojcem. Niech po Twojej modlitwie będzie to widać. Niech po Twoich rozmowach z ludźmi będzie to widać. Niech po Twoim czytaniu słowa będzie to widać, że po prostu jesteś z Nim w rodzinie. Jesteś z Nim tak blisko, że kiedy ludzie patrzą na Ciebie, tak naprawdę widzą Ojca. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Kolejne zaproszenie dla kobiet szczególnie za tydzień w dniach 22-24 marca w Chełmie. W Chełmskim Centrum Ewangelizacji robimy rekolekcję dla kobiet, kurs Maria Magdalena. Właśnie o tym, patrząc na Marię Magdalenę, jaką można mieć zażyłość z Bogiem, jak można być blisko z Nim, nawet po trudnej historii życia. Jeśli jeszcze nie byłaś na tych rekolekcjach, jeśli może nie przeżyłaś takich rekolekcji, jeszcze w ogóle w Wielkim Poście teraz żadnych, zapraszam Cię, wejdź na naszą stronę chce.info i zapisz się na ten kurs. Piękne rekolekcje dla kobiet o ich tożsamości, o odkrywaniu tego piękna, które jest ukryte w głębi. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Szczęść Boże.